Annuncio bobis gaudium, Habemus papam. Z chwilą opanowania woli. Pożądanie dysponuje w pełni podmiotowością osoby. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 24 września 1980 roku. Chrystus mówi w kazaniu na górze Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja powiadam wam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się z nią cudzołóstwa dopuścił w swoim sercu. Od pewnego już czasu staramy się wniknąć w znaczenie tej wypowiedzi poddając analizie poszczególne jej człony, aby lepiej zrozumieć całość. Kiedy Chrystus mówi o człowieku, który patrzy porządliwie, wskazuje nie tylko na sam wymiar intencjonalności patrzenia, a więc poznania, poznanie porządliwe, na wymiar psychologiczny. Wskazuje na inny wymiar, na intencjonalność samego bytowania człowieka dla człowieka. Wskazuje na to, kim jest, albo raczej kim staje się owa kobieta dla mężczyzny, który patrzy na nią porządliwie. Intencjonalność poznania określa i determinuje w tym wypadku samą intencjonalność bytowania. W granicach sytuacji zakreślonej słowami Chrystusa układ ów przebiega jednostronnie: od mężczyzny, który jest podmiotem, ku kobiecie, która stała się przedmiotem. Nie odwracajmy na razie tej sytuacji, ani nie rozszerzajmy jej na obie strony, na oba podmioty. Pozostańmy przy sytuacji takiej, jaką zarysował Chrystus, podkreślając, że chodzi o akt czysto wewnętrzny, taki, który ukrywa się w sercu i zatrzymuje na progu spojrzenia. Wystarczy stwierdzić w tak zakreślonej sytuacji, iż kobieta, która z racji swej osobowej podmiotowości odwiecznie i poniekąd w każdym wypadku. Bytuje dla mężczyzny, oczekując, aby on z tej samej racji bytował dla niej. Zostaje w danym wypadku niejako pozbawiona właściwej osobie, wymowy tego wezwania, które zarazem jest fascynacją odwiecznej kobiecości, a staje się dla niego przedmiotem. Zaczyna bytować intencjonalnie, jako przedmiot możliwego zaspokajania potrzeby seksualnej związanej z jego męskością. I chociaż akt jest całkowicie wewnętrzny, ukryty w sercu i wyrażony tylko patrzeniem, dokonuje się w nim już zmiana, podmiotowo jednostronna, samej intencjonalności bytowania. Gdyby tak nie było, gdyby nie wchodziła w grę zmiana tak głęboko idąca, nie miałyby poniekąd sensu dalsze słowa tego samego zdania. Już ją z cudzołożył w sercu swoim. Owa zmiana intencjonalności bytowania, poprzez którą konkretna kobieta zaczyna bytować dla konkretnego mężczyzny nie jako podmiot wezwania i fascynacji osobowej i komunijnej, ale tylko i wyłącznie jako przedmiot możliwego zaspokajania potrzeby seksualnej, dokonuje się w sercu, o ile dokonała się w woli. Sama intencjonalność poznawcza nie stanowi jeszcze o opanowaniu serca. Dopiero wówczas kiedy przedstawiona uprzednio redukcja intencjonalna wciąga w swój zacieśniony horyzont wolę kiedy wywołuje w niej decyzję odniesienia do drugiego człowieka w naszym wypadku do kobiety wedle tej skali wartości która właściwa jest dla pożądania wówczas dopiero można powiedzieć iż pożądanie to oponowało również serce z chwilą opanowania woli można dopiero powiedzieć Iż pożądanie dysponuje w pełni podmiotowością osoby, że staje niejako u źródła chcenia, wyboru i rozstrzygania, poprzez które na zasadzie samostanowienia, czyli autodeterminacji, określa się sam sposób bytowania względem drugiej osoby. Intencjonalność tego bytowania nabiera wówczas pełnej podmiotowej realności. Wówczas też to znaczy, od tego momentu podmiotowego, i z kolei na jego podmiotowym przedłużeniu, można zweryfikować to wszystko, co czytaliśmy na przykład u Syracha w rozdziale 23 na temat człowieka opanowanego namiętnością zmysłową, a czego opisy nieraz bardziej jeszcze wymowne znajdujemy w całej literaturze świata. Wówczas też możemy mówić o owym mniej lub bardziej całkowitym czy częściowym zniewoleniu, które gdzie indziej zostało nazwane przymusem ciała, a które niesie wraz z sobą zagubienie owej wolności daru, która to wolność łączy się z głębokim poczuciem oblubieńczego sensu ciała, jak już była o tym mowa również w dawniejszych analizach. Kiedy mówimy o pożądaniu, jako o przeobrażeniu samej intencjonalności bytowania konkretnego, na przykład mężczyzny, dla którego określona kobieta staje się tylko przedmiotem możliwego zaspokojenia potrzeby seksualnej związanej z jego męskością, wówczas nie chodzi nam żadną miarą o zakwestionowanie owej potrzeby jako obiektywnego wymiaru natury ludzkiej z właściwą jej celowością prokreacyjną. Słowa Chrystusa, skazanie na górze, są jak najdalsze od manicheizmu, tak jak daleka jest od niego cała autentyczna tradycja chrześcijańska. Nie chodzi więc w tym wypadku o żadne z tego rodzaju zakwestionowań. Chodzi natomiast o osobowy sposób bytowania człowieka, mężczyzny i kobiety, owego bytowania we wzajemnym dla, które również na gruncie tego, co od strony obiektywnego wymiaru natury ludzkiej można określić jako potrzebę seksualną, może i powinno służyć kształtowaniu komunijnej jedności wzajemnych odniesień mężczyzny i kobiety. Taka bowiem jest podstawowa i adekwatna wymowa owego odwiecznego wezwania i wzajemnej fascynacji męskością i kobiecością, która zawiera się w samym fakcie osobowej konstytucji człowieka, również co do jego płci. Owej jedności osobowej i komunijnej, do której mężczyzna i kobieta wzajemnie są wezwani od początku, nie odpowiada. Co więcej, sprzeciwia się, gdy jedna z osób bytuje jako podmiot zaspokojenia potrzeby seksualnej, a druga staje się wyłącznie przedmiotem tego zaspokojenia. Nie odpowiada owej komunijnej jedności osób również. Co więcej, sprzeciwia się jej, gdy oboje, mężczyzna i kobieta, Bytują wzajemnie dla siebie jako przedmiot zaspokojenia potrzeby seksualnej, a każda od swej strony jest tylko podmiotem tego zaspokojenia. Poprzez drugą, taka redukcja całej tak bogatej treści wzajemnego wezwania oraz odwiecznej fascynacji człowieka, jego męskością i kobiecością nie odpowiada właśnie naturze tego wezwania i tej fascynacji. Odbiera ona bowiem sens osobowy i komunijny owej jedności. Mężczyzny i kobiety, poprzez którą, wedle Księgi Rodzaju, łączą się oni z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Pożądanie odsuwa i oddala cały intencjonalny kształt wzajemnego bytowania mężczyzny i kobiety od właściwych dla odwiecznego wezwania horyzontów osobowych i komunijnych, a redukuje ten kształt, niejako go spycha w kierunku wymiaru przedmiotowo-utelitarnych. W ramach których człowiek tylko posługuje się człowiekiem poniekąd używa go tylko do zaspokojenia swoich potrzeb. Wydaje się, iż całą tę treść, brzemienną doświadczeniem wewnętrznym człowieka różnych epok i środowisk, można odczytać w jednym zwięzłym zwrocie Chrystusowego kazania na górze. Nie można zaś równocześnie pod żadnym warunkiem przeoczyć znaczenia Jakie ów zwrot przypisuje ludzkiemu wnętrzu, jak integralnie rośnie w nim wymiar serca, wymiar człowieka wewnętrznego, w tym miejscu kryje się też sam rdzeń owego przeobrażenia etosu, ku któremu słowa Chrystusa prowadzą z ogromną mocą, a równocześnie ze zdumiewającą prostotą. A te roszce... Ies in ceris, Sancti vincetur, Omen tu, Advenia credum tu, Fia columna sua, Sicuri figure de nos imitimus, de vitoribus nostris, et ne nos in ducas in dentatia et libera nos amare,